sun goes down. Feelings right, you wake me up when the sun goes. Ejo, z tej strony Newka. Powiedzcie mi, czy często tak macie, że mieliście coś zrobić, jakieś plany na cały dzień, a wyszło jak zwykle wielkie nic. Ja często tak miałam, marnowałam bardzo dużo czasu, miałam za dużo czasu wolnego i ten czas przelatywał mi przez palce. Postanowiłam stać się troszeczkę bardziej produktywną. No i oto przedstawiam Wam 5 punktów, które mi pomogły nad tym zapanować. No ale zanim przejdziemy do sedna filmu, chciałabym Was bardzo serdecznie poprosić, abyście zostawili mi łapkę w górę, jeżeli film Wam się oczywiście spodoba, oraz zostawili mi subka i dzwoneczek, jeśli jeszcze tego nie robicie. A co do samego rysunku, to jestem z niego taka zadowolona. Mam nadzieję, że i Wam się spodoba i umili tą moją pogadankę. Możecie mi napisać później, czy Wam się również spodobał. Dobrze, a teraz przechodzimy już do sedna filmu. Punkt pierwszy. Łap myśli. Często jest tak, że będąc poza domem, nie mogąc tworzyć, myślimy, czego my nie narysujemy, czego my nie namalujemy. Pomysłów jest tysiąc, a jak przychodzimy do domu, to czar pryska. Ja tak miałam bardzo, ale to bardzo często. Później przychodzę do domu, zjem obiad i mam pustkę w głowie. Zanim wezmę się za to, co miałam do narysowania, mija mnóstwo czasu na to, abym ja w końcu się zdecydowała, co ja tam sobie myślałam. A i tak często w ogóle nic z tego nie wychodzi. Więc postanowiłam, że będę sobie wszystkie pomysły zapisywać, czy to w telefonie, czy to w jakimś notatniku, czy planerze. Zaczęłam sobie zapisywać, co ja tam mogę sobie zrealizować. I bardzo Wam polecam ten sposób, dlatego że robimy sobie taki dziennik inspiracji, a on nam pomoże lepiej wykorzystywać czas, który będziemy mogli poświęcić właśnie na rysowanie, przez co będziemy bardziej produktywni, nie będziemy tego czasu po prostu zwyczajnie w świecie marnować. Punkt drugi. Wykorzystuj czas w 100%. Siadasz do rysowania, jest pięknie, wena sprzyja, czego chcieć więcej? A czas, w którym rysujesz, w którym tworzysz, możesz wykorzystać jeszcze bardziej. Słuchaj podcastów, na przykład o tematyce, którą przerabiasz w szkole, lub jakieś podcasty z zakresu Twojego hobby. Audiobooki również są świetną opcją. Ja osobiście bardzo lubię pracować, słuchając czegoś, wtedy mam poczucie, że w tym czasie oprócz rysowania robię coś więcej. Ja na przykład słucham sobie podcastów kryminalnych, bardzo różnych. One są w zasadzie w kręgu moich zainteresowań. Ja już się nie muszę uczyć, więc odpuszczam sobie na przykład jakieś naukowe. Ale dla osób, które się uczą, to jest naprawdę bardzo dobra, dodatkowa porcja nauki i wiedzy. No i przychodzi w dosyć łatwy i dostępny sposób, bo coś robicie i dla siebie, no i dla, że tak powiem, tej strony takiej bardziej użytecznej, użytkowej, nie wiem jak to określić, ale wiecie pewnie o co mi chodzi. No i z takiego posiedzenia nad kartką wychodzi nam art, no i jakaś tam wiedza. Myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna opcja. Ja wiem, że też ludzie lubią tworzyć przy muzyce. Nie ma w tym nic złego, jeżeli akurat tak wolisz, okej, ale to jest naprawdę dobry punkt i przetestuj sobie, bo być może zadziała u Ciebie. I wiem też, że właśnie bardzo dużo ludzi tworzy słuchając podcastów. Punkt trzeci. Planuj. Brzmi to banalnie, jednak to klucz do produktywności. W moim przypadku to naprawdę pomaga. Kiedyś marnowałam wiele czasu, a planowanie wspomaga naszą organizację, jak i życia codziennego, tak jak i jego artystycznej części. Nie polecam jednak maniakalnego prowadzenia planerów, takich co do minuty. Lepiej jest robić takie listy to do, ewentualnie jakieś tygodniówki, dzięki temu będziecie mogli na bieżąco patrzeć, jak idzie Wam realizacja zadań. Jeśli chodzi o artystyczny planer, ja taki właśnie prowadzę. Rozpisuję w nim daty postów, co w tych postach ma być, filmy, zapisuję to, co chciałabym narysować, jakieś w najbliższym czasie rzeczy, które mam do realizacji, współpracę i tak dalej.
Ale i uwaga, rozpisuję w nim też czas wolny, na nic nie robienie. Czasami trzeba, bo po prostu człowiek to nie maszyna, musi mieć trochę spoczynku, trochę czasu na lenistwo. Dzięki temu myślę, że po zabraniu się do pracy będziemy bardziej efektywni. Do planowania dodałabym jeszcze to, aby stawiać sobie realne cele, ponieważ jeżeli przeciążymy się, bardziej sobie zaszkodzimy niż pomożemy. Punkt czwarty. Wyręczaj się. Tutaj jest punkt czysto rysowniczy. Może uznacie to za głupotę, ale mi naprawdę pomaga. A. Po rysowaniu, kończąc, temperuj kredki. Na kolejny raz, kiedy używasz ich już na drugi dzień, nie musisz się przejmować temperowaniem, nie tracisz na to czasu, a dzięki temu, że zrobiłeś to wczoraj, masz po prostu wszystko gotowe. B. Kredki, które używasz w bieżącym rysunku, trzymaj w jednym miejscu, zaoszczędzi to czas na poszukiwanie danego koloru, który wczoraj używałeś. Przy dużej ilości kredek to się naprawdę sprawdza. U mnie bardzo, bardzo, bardzo. C. Trzymaj porządek w miejscu pracy. Ja wiem, że niektórym lepiej się pracuje w chaosie, jednak ja preferuję i polecam miejsca pracy schludne. Bałagan rozprasza, sprawia, że marnujemy czas na szukanie czegoś tam w bajzlu. A tak, mamy harmonię, wszystko ładnie, wszystko wiemy, gdzie co leży. Naprawdę polecam, nawet tym największym bałaganiarzom. D. Przed rysowaniem zrób obowiązki. Jeżeli musisz zrobić jakieś tam lekcje, jeżeli musisz zrobić obiad na jutro, jeżeli masz jakieś tam inne obowiązki, zrób je przed rysowaniem, aby później nie zaprzątały te obowiązki myśli, które możecie mieć uwolnione i skupione na rysowaniu. E. Nagradzaj się. Jeśli widzisz, że realizowanie celów i planów z punktu trzeciego idzie ci dobrze, zafunduj sobie nagrodę. Czy to będzie coś plastycznego, czy to będzie coś słodkiego, to zależy od ciebie. To motywuje, a motywacja jest niezwykle ważna w każdym aspekcie naszego życia, a w produktywności już jest naprawdę bardzo kluczowa. Punkt piąty. Odłóż telefon. To była dla mnie najgorsza zmora. Walczę z nią zresztą do dziś, przyznam wam się szczerze. Telefon jest prawie zawsze obok mnie. To błąd. Telefon to najbardziej podstępny zjadacz naszej produktywności i czasu. A to wejdę na Insta, z kimś popiszę, a to coś tam pooglądam, a to sprawdzę tu i pach, 20 minut nie moje, więc staram się, jeżeli realizuję pracę dla klientów, odkładać telefon i nie skupiać się na nim, ponieważ zawsze, gdy go biorę do ręki, później mija mi jakoś ten czas bardzo nieubłaganie. No i powiem wam, że będę się starać jak najczęściej odkładać telefon poza zasięgiem wzroku. Powiedzcie mi, czy ten telefon to też jest u was taka wielka zmora jak u mnie, bo u mnie no walczę z tym bardzo. To jest praktycznie jak nauk, to jest ciężka droga, więc możecie mi powiedzieć, czy jesteście tutaj też, może założymy sobie jakiś krąg anonimowych, jakby to ująć. Anonimowych telefoniarzy. Nie jest to górnolotne, ale pierwsze, co mi przyszło na myśl. Dobrze, i teraz jeszcze bardzo was proszę, napiszcie mi, co myślicie o takim formacie filmów, czy coś takiego wam się podoba, czy któryś z tych punktów prowadzi, czy któryś z tych punktów gości w waszym życiu, czy któryś z tych punktów może wprowadzicie. Jakie są wasze sposoby na produktywność? Bardzo lubię, gdy dzielicie się ze mną swoimi, że tak powiem, doświadczeniami. Wtedy możemy się uczyć od siebie wzajemnie. No i teraz możesz mi jeszcze zostawić łapkę, odwiedzić mnie na Instagramie i na Facebooku, jeśli chcesz trochę potracić czasu odnośnie tego, co mówiłam. No i to chyba będzie na tyle ode mnie. Pozdrawiam was bardzo ciepło, no i do następnego razu. Trzymajcie się. Pa, pa!